Szanowni Państwo, Panie Ministrze, kończy się rok 2013. To już szósty pełny rok, gdy pełni Pan funkcję Ministra Spraw Zagranicznych. Co w tym roku było największym wyzwaniem, największą trudnością i też największym sukcesem polskiej dyplomacji? Najważniejszą kwestią było wspieranie Prezesa Rady Ministrów w negocjowaniu budżetu europejskiego. I tu premier przy naszej pomocy osiągnął nadspodziewany sukces. Znaczy, w sytuacji kryzysu, przy zmniejszonym budżecie, Polska dostała więcej niż poprzednio i jest największym beneficjentem budżetu europejskiego. No to jest chyba akademicka definicja dużego sukcesu. W maju otworzył Pan w Brukseli siedzibę Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji, która mieści się w dawnej ambasadzie RP w Belgii, ambasadzie bilateralnej. Czym jest ten fundusz i jaka była rola polskiej dyplomacji w jego powstaniu? No rzeczywiście, to jest coś, co wymyśliliśmy, zrealizowaliśmy i czym zarządza polski dyplomata. Europejską instytucją w polskim budynku w europejskiej stolicy. I wzmacnia to wizerunek Polski jako kraju, który umiał walczyć o wolność, a dzisiaj efektywnie się umie nią dzielić. I to, że fundacja ma tyle projektów i że tak energicznie już dysponuje pieniędzmi i państw członkowskich, w tym Polski, i europejskimi, pokazuje, że to był pomysł, który był potrzebny. Wiemy z naszego doświadczenia, że walka o wolność czasami wymaga po stronie wspierających większej giętkości co do procedur. I to jest instytucjonalny ślad po naszej prezydencji. Coś, co pozostanie i z czego myślę, że jako Polacy możemy być dumni. Polska zakończyła też w tym roku prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. Jaki jest bilans naszego przewodnictwa? Co się udało zrobić? Co zyskała też Grupa Wyszehradzka dzięki Polsce? Staraliśmy się prowadzić to przewodnictwo trochę tak jak prezydencję w Unii. To znaczy nie jako projekt dyplomatyczny, ale jako międzyresortowy. Więc wzmocnienie dialogu o chociażby konektorach energetycznych, przyspieszenie, realne przyspieszenie prac, czy połączeń infrastrukturalnych, transportowych, wspólne stanowiska Grupy Wyszehradzkiej w sprawach bezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego, to spory dorobek, bo wydaje mi się, że Grupa Wyszehradzka dziś ma już tak silną markę jak Grupa Benelux. A to naprawdę spore osiągnięcie, bo parę lat temu jeszcze nie do pomyślenia.